Witamy w Ministerstwie Cyfryzacji. Uprzejmie informujemy, że rozmowa będzie rejestrowana. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie, prosimy o zakończenie połączenia. Administratorem danych osobowych w zakresie nagrywanych rozmów jest Minister Cyfryzacji. Aby wysłuchać pełnego komunikatu na temat przetwarzania danych osobowych, proszę wybrać 1. Komunikat znajduje się na stronie gov.pl/cyfryzacja w zakładce Kontakt oraz w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji przy ulicy Królewskiej 27 w Warszawie. Dzień dobry. Jest taka sytuacja. Otóż akt urodzenia osoby jako rejestr pierwotny, czyli coś, co zostaje stworzone na bazie donosu ze szpitala o przyjściu na świat człowieka żywego, jest dokumentem, można powiedzieć, założycielskim i poczęciem osoby, tak? Nie człowieka oczywiście. Jeżeli ktoś ma lub też widział, ma zdjęcie, na przykład sobie zrobił w USC takiego aktu urodzenia osoby, no i porówna go z rejestrem PESEL, który jest w pieczy Ministerstwa Cyfryzacji, jak również z tego, co wiem, Ministerstwa MSWiA i jest też uzupełniany przez kierowników Urzędu Stanu Cywilnego. Dlaczego rejestr PESEL zawiera inny szyk niż tytuł, który został zarejestrowany no w tym dniu, kiedy została poczęta osoba w Urzędzie Stanu Cywilnego, czyli zawiera kompletnie inne w szyku informacje, czyli imię, imiona i nazwisko. Natomiast w akcie urodzenia, czyli rejestrze pierwotnym, jest nazwisko, imię lub imiona. Dlaczego tak jest? Proszę mi powiedzieć. Proszę pana, dlaczego w konsultacji poproszę o pana imię, nazwisko? No ale ja nie sprzedaję danych osobowych, proszę pana, bo nie muszę takich rzeczy robić. Rozumiem. Proszę pana, jeżeli chodzi o te dane odnośnie aktów urodzenia, musiałby pan się skontaktować z panem, proszę pana, Urzędem Stanu Cywilnego i tam pozyskać informacje na temat ewentualnych rozbieżności. Dokładnie nie, dlatego że oni byli inicjatorem, natomiast na bazie aktu urodzenia został stworzony rejestr PESEL. Mam dużo informacji na ten temat zebranych przez ostatni czas. I dokładnie do was się trzeba zgłosić, dlatego że wy jesteście autorem rejestru PESEL, który jest fałszywy. I wszystkie dokumenty, które są tworzone przez na przykład funkcjonariuszy publicznych, czyli pracowników firmy Policja konkretnie, są pod fałszywym tytułem. W związku z tym zachodzi domniemanie prokurowania danych oraz dokumentów, ponieważ ludzie, którzy tak naprawdę korzystają z tytułu prawnego, tak, który został stworzony poprzez poczęcie aktu urodzenia, są podżegani na przykład do płacenia różnego rodzaju na przykład mandatów pod fałszywym tytułem, dlatego że taki policjant, czyli funkcjonariusz publiczny, korzysta z rejestru PESEL, w którym jest błędny zapis. I wy jesteście za to odpowiedzialni. Nie Urząd Stanu Cywilnego. W Urzędzie Stanu Cywilnego jest wszystko okej. Tak, ja rozumiem, oczywiście. Natomiast tutaj, proszę pana, tylko mogę oczywiście nadmienić, że dodzwonił się pan do działu, który zajmuje się profilem zaufanym. Rozumiem. Profil zaufany będzie również stworzony na podstawie rejestrów PESEL, więc będzie fałszywy. Bo jeżeli jest to tytuł prawny i jest zarejestrowany dokładnie w Urzędzie Stanu Cywilnego jako nazwisko, imię, to dokładnie tak musi być później na każdym dokumencie pisane. A mało tego, to dochodzi jeszcze do takich sytuacji, gdzie na przykład funkcjonariusze publiczni potrafią na przykład nie pisać drugiego imienia, czyli używają, można powiedzieć, niekompletnego tytułu, na podstawie, czyli fałszywego, na podstawie którego starają się wyłudzić pieniądze od użytkownika kompletnie innego tytułu. No więc dzwonię do was, dlatego że wy macie w pieczy rejestr PESEL i to wy odpowiadacie za to, co się dzieje. Proszę pana, powtórzę, jeżeli chodzi o profil zaufany, jestem w stanie pana poprowadzić, natomiast jeżeli chodzi o te informacje, proszę pana, musiałby pan faktycznie do danego urzędu, proszę pana, się skontaktować. No znaczy do waszego, w takim razie proszę mi zaproponować kogoś, kto wie coś na ten temat, bo niestety albo się do was nie można dodzwonić, albo osoby tak zwane, z którymi człowiek rozmawia, no niestety cały czas mówią, że nie mają kompetencji i nie mają wiedzy. To w takim razie proszę mi dać kontakt do kogoś, kto tą wiedzę ma, bo chciałem się dowiedzieć, dlaczego wiecie o tym, bo już wiele takich rozmów było, to się nagrywa,
My też nagrywamy, o czym mówiłem na początku rozmowy. I dziwię się, że w dalszym ciągu proceder łamania prawa ktoś przymyka oczy na to. I to jest artykuł 270, 271, 24 kodeks karny i tak dalej. Dlaczego tak się dzieje? Że wiecie o tym, w dalszym ciągu dopuszczacie do tego, żeby takie rzeczy się działy. Ciekawe, gdyby ktoś z ludzi mieszkających w tym obszarze powierniczym, gdyby dopuścił się złamania takiego prawa, to ciekawe, jakie by mu groziły, można powiedzieć, konsekwencje. Myślę, że takie, jak są w kodeksie. Więc dlaczego, jeżeli wy w ramach tego, że dostajecie informacje, to się nagrywa, i w ramach artykułu 304, jeżeli wiecie o popełnieniu przestępstwa, mało tego, to się u was dzieje. To się u was dzieje w tym rejestrze. Wy nie podejmujecie żadnych kroków. I rozmawiałem z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Ta rozmowa została nagrana jako dowód i on powiedział, że oni mogą uzupełniać rejestr PESEL jako kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego. Ale nie mają wpływu na konstrukcję tej strony i kolejnych kart, które wypełniają. Oni wypełniają tylko i wyłącznie okienka. Natomiast to jest składane dokładnie w lustrzane odbicie, czyli dokładnie odwrotnie niż jest. Zadam panu takie jeszcze jedno pytanie, skoro pan tutaj jest specjalistą od tego, o czym pan powiedział. Proszę mi powiedzieć, czy profil zaufany będzie profilem kogo? To będzie osoba prawna? Kto to będzie? Osoba indywidualna. A proszę mi powiedzieć, kim jest osoba indywidualna? Bo nie słyszałem jeszcze o takiej, może jakaś definicja. Tak, powiem panu tak, tutaj nie chcę oczywiście odpowiadać, jeżeli chodzi, proszę pana, za ustawodawcę. Nie chodzi o to, kim jest osoba indywidualna. Jest, proszę pana, tak zwana osoba indywidualna i tak faktycznie, proszę pana, jest ona traktowana, jeżeli chodzi o profil zaufany. Czyli proszę mi powiedzieć, kim jest osoba indywidualna? Zna pan definicję? Chcę pan definicję, rozumiem, tak? Tak, dokładnie. No jeżeli operujecie jakimiś konkretnymi informacjami, to dobrze byłoby podać. No tutaj, proszę pana, tylko i wyłącznie informacje pozyskuję, że jest to, proszę pana, osoba, inaczej rzecz ujmując, fizyczna i jest to kategoria, proszę pana, prawa cywilnego. Dobrze, a czy taka osoba ma zdolność do czynności prawnych, jeżeli sobie utworzy taki profil u was? Podejrzewam, że powinna mieć, proszę pana. Ale powinna mieć czy ma, bo to jest różnica, wie pan. Wie pan, no powiem panu tak, no nie rozumiem, czy pan do działu prawnego, proszę pana. Oni też nie wiedzą, tak się składa. Oni nie wiedzą, ja dzwoniłem do nich. Pana definitywne, więc na tej zasadzie, tak? No ja rozumiem, ale oni też nie wiedzą, więc tak naprawdę nikt nic nie wie. No bo to jest bardzo, to jest kluczowe, tak? Czyli czy ma zdolność do czynności prawnych? No to się okazuje, że jednak to jest wszystko ubezwłasnowolnione, bo przykładowo osoba fizyczna jako fikcja, to jest tylko zapis gdzieś w rejestrze, no okazuje się, że tak naprawdę nie ma zdolności do czynności prawnych, dlatego że ktoś idąc do tak zwanego sądu, nawet nie wie po co tam idzie, w większości, w 99% przypadków, nie wie na czym ta gra polega, musi sobie wziąć adwokata. Dlaczego? Bo nie ma wiedzy, jak się tam zachować. I nie wie na czym ta gra polega. Natomiast gdyby miał zdolność do czynności prawnych, występowałby w swoim własnym imieniu. Czyli człowiek występuje w roli osoby prawnej, decyduje o sobie, nie jest niewolnikiem. Dlatego teraz jest takie pytanie, czy jest pan w stanie w takim razie podać mi numer telefonu do kogoś, kto coś wie, ma wiedzę. Ja też nie podaję mi takiej informacji. Czyli co w takim razie człowiek, pewnie takich wielu jest jak ja, który się chce dowiedzieć, docieka prawdy, co ma zrobić, jeżeli nie ma takiej możliwości, żeby się czegokolwiek dowiedzieć? Bo albo ktoś nie odbiera telefonu, albo nic nie wie i mówi, że nie jest kompetentny, lub też jest tylko z, nie wiem, sekretarką czy sekretarzem i tak dalej. Co trzeba zrobić, żeby się dowiedzieć? Ciężko mi, proszę pana, powiedzieć, powiem panu szczerze. No jak pan ocenia tą sytuację?
Ja powinienem być zadowolony z tej rozmowy teraz z panem? Proszę pana, jeżeli pan oczywiście tutaj dzwoni do profilu zaufanego pod kątem prawnym, no to tak jak wcześniej wspomniałem, proszę pana, nie dzwoni pan do działu prawnego. Proszę pana, ale nie może być tak, że ktoś dzwoni, a wy nie jesteście w stanie udzielić informacji. Jeśli chodzi o te informacje, to musi pan pozyskać je faktycznie na innym kanałem. Jak na innych kanałach, jeżeli one dotyczą was? To jest tak, jak bym przyszedł do sklepu spożywczego i pytał o buty na przykład. Urząd ewentualnie stanu cywilnego. No ale urząd miasta i gminy ma się wypowiadać w waszym imieniu, jeżeli wy macie w pieczy poprzez ministra właściwego, wy macie w pieczy rejestr PESEL? To ma się urząd miasta wypowiadać? No to budynek jest, to się nie może wypowiedzieć. A nie, ponieważ zadzwoni się pan do działu prawnego. Rozumiem, dlatego mówię na koniec panu. Jeżeli pan zajmuje się profilem zaufanym i pada pytanie konkretnie, czy ktoś będzie po utworzeniu takiego profilu, czy będzie miał zdolność do czynności prawnych? Pan mi mówi, że może, ale nie na pewno. Czyli to jest takie 50-50, wie pan, jak góral wróżył pogodę, albo będzie, albo nie. No tak jak wspomniałem, proszę pana, nie jestem ustawodawcą, prawda? No ale takie informacje powinien pan znać. To jest jak sprzedawca samochodu. Jeżeli zostanie pytanie, jaki ten samochód, który pan sprzedaje, ma silnik, a pan by powiedział, proszę ich do warzywniaka obok, może oni będą wiedzieć. A pan to powinien wiedzieć przecież. Ma pan prawo do własnego zdania oczywiście. No nie zdania, tylko to są fakty. Zadałem panu dwa pytania i pan nie odpowiedział konkretnie. Co, jak i dlaczego. Rozumiem. No. Rozumiem. No i co dalej z tego będzie? Czy jakąś skargę trzeba do was napisać na piśmie, nie? To już jest oczywiście pana decyzja. No oczywiście. Tak, każdy człowiek ma prawo decydować o tym, co się dzieje. A tym bardziej, jeżeli jest taka sytuacja, gdzie ludzie dzwonią do ministerstw, do różnego rodzaju tak zwanych urzędów, czyli prywatnych firm, jak się okazuje, i nie mogą niczego się nie dowiedzieć, dlatego że są przełączani w wiele różnych miejsc, tracą czas bezcenny. Czasami to trwa godzina, czasami cały dzień. Płacą za to i niczego się nie mogą dowiedzieć, bo pracownik, który zaczyna z nimi rozmawiać, nic nie wie. Także dobrze, że to się nagrało. Ja informowałem tutaj wasz system, że również nagrywam. No, ze względu na swoje też bezpieczeństwo, tak? No i mam nadzieję, że ktoś u was to odsłucha, co zostało dzisiaj powiedziane i wyciągnie jakieś wnioski, dlatego że to, co się dzieje, to jest w sposób absurd totalny. No i żenada. Nie da się tego inaczej nazwać. No cóż, w takim razie miłego dnia, tylko tyle mogę życzyć, bo niestety merytorycznie totalna lipa. Do widzenia. Dziękuję, Szenia. W ramach podsumowania należałoby powiedzieć parę ciekawych słów, ponieważ w dzisiejszym dniu przeprowadziliśmy wiele rozmów z pracownikami Ministerstwa Cyfryzacji oraz MSWiA. Niestety w każdym przypadku ten był wyjątkowo kliniczny, że tak powiem. Więc żeby właśnie zobrazować poziom, jaki jest, postanowiliśmy właśnie opublikować ten. Natomiast wiele innych rozmów przebiegało dokładnie na podobnym poziomie i nic z nich nie wynikało. Odsyłanie ludzi do ustaw, do czytania ustaw, do szukania ustaw samemu trzeba wyprosić tak naprawdę za każdym razem numer ustawy, numer dziennika ustaw i tak dalej, ponieważ oni niczego nie wiedzą, nie są w stanie w ogóle niczego zacytować, przedstawić, odnieść się do czegokolwiek. Jest totalna spychologia. Spychają po prostu na barki każdego, kto jest zainteresowany jakimiś informacjami, po prostu szukanie tych informacji. Także odnoszę takie wrażenie, jakby to miało być takie odstraszające dla ludzi, żeby im skutecznie wybić z głowy jakikolwiek kontakt z nimi. No bo po cóż dzwonić, po co marnować czas i płacić za rozmowę, jeżeli i tak ten ktoś się niczego nie dowie, lepiej spędzić w takim razie może czas w necie i znaleźć sobie samemu. Jeżeli chodzi o w ogóle rejestr PESEL, jest to taki twór, który powstał już w 70-tych latach pod Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Oczywiście siły zła, czyli tego terroru, czyli milicji obywatelskiej, oczywiście miały wgląd do tego wszystkiego po to, żeby zbierać dane o wszystkich obywatelach.
to się rozbudowywało po to, żeby w 80-tych latach jeszcze bardziej być takim tworem zaawansowanym, uzupełnianym na okrągło. No i oczywiście w ramach tego, że Solidarność jako ta opozycja, jako ten wielki zryw narodowy w ilości 10 milionów ludzi zaistniała już dobitnie w 80-tych latach, więc siły zła, włącznie właśnie z siłami terroru, czyli milicji, jeszcze bardziej były zainteresowane tym, żeby ta baza była jeszcze bogatsza w informacje, no szczególnie o opozycjonistach. Oczywiście w momencie przefarbowania się komunistów na kapitalistów po 89 roku powstała z milicji policja, więc tak naprawdę zmienili sobie tylko nazwę handlową. No i znowu ci sami ludzie zaczęli śledzić tych biednych tak zwanych obywateli. No i oczywiście zmieniały się też różnego rodzaju systemy, były dokładane różne jeszcze dodatkowe wydziały, które się oczywiście zajmowały budowaniem tego wszystkiego. Na dzień dzisiejszy pieczy rejestr PESEL ma Ministerstwo MSWiA oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Rejestr PESEL jest rejestrem, który został stworzony oczywiście na aktach urodzenia osób tak zwanych. No i tutaj mamy do czynienia właśnie z takim procederem, gdzie ten rejestr jest dokładnie lustrzanym odbiciem tego, co jest w akcie urodzenia. Czyli chodzi tutaj o szyk zapisu. Czyli jeżeli w akcie urodzenia jest nazwisko, imię lub imiona, no niestety w rejestrze PESEL jest to odwrotnie. Czyli jest to imię, imiona i nazwisko. Lustrzane odbicie, czyli szyk, jak się okazuje, dla wielu pracowników MSWiA, właśnie wynikło to podczas rozmowy, imiona w ogóle nie mają żadnego znaczenia. Nawet usłyszałem taką opinię, że tak naprawdę najważniejszy jest numer. Czyli jeżeli widzicie tutaj już, o co chodzi, czyli dla niej jest numer najważniejszy, a jak ten numer się nazywa, czy Janek Kowalski, czy Jakub Nowak, czy jakkolwiek chcecie, numer jest najważniejszy. I teraz zobaczcie, skoro numer jest najważniejszy, komu ten numer tak naprawdę ostatecznie przypisują? Przypisują go poprzez osobę człowiekowi. Nie mogą tego robić bezpośrednio, dlatego że człowiek nie może być znaczony. Natomiast robią to przez użycie tego właśnie fetyszu, jakim jest osoba. I tak znaczą tych ludzi, ponieważ są na tyle zindoktrynowani, żeby przyjmować maskę codziennie osoby. Osoby obywatela, konsumenta, kierowcy i tak dalej. Jeżeli ktoś posługuje się dowodem osobistym, w tym momencie jest w grze i jest po prostu niewolnikiem, który ma numer PESEL. Każdy, kto wie o tym, nigdy do tego nie dopuści. Pamiętajcie, dowód osobisty nie jest dokumentem, ponieważ nie jest podpisany przez nikogo, kto go wydał. Jest kopią wniosku, która została przeniesiona na plastikowy kartonik. Jest to kartonik z nadrukiem. Coś, co nie ma podpisu, nie jest dokumentem, więc jest to kopia, jakaś karta wstępu do Matrixa, także pamiętajcie o tym. Pamiętajcie również o tym, że tytuł z aktu urodzenia jest ubezpieczony oczywiście przez pana tego obszaru powierniczego, więc tak naprawdę każdy niewolnik poprzez akt urodzenia jest ubezpieczony. Piekło jest podobno wybrukowane szczerymi chęciami, no ale to drugie dno zazwyczaj jest bardzo wyrafinowane i podłe. Zalecam rozwagę, zalecam kształcenie się. No i oczywiście zapraszam na grupę Egzekutor Beneficium, która jest na Telegramie. Jeżeli oczywiście ktoś jest taki z was, kto będzie się chciał kształcić, zdobywać wiedzę po to, żeby skutecznie się bronić przed różnego rodzaju atakami systemu, zapraszamy również na grupy szkoleniowe. Oczywiście, jeżeli macie pytania jakiekolwiek, piszcie na priv do administratorów lub też właściciela grupy Egzekutor Beneficium. Na tym kończę. Życzę wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia.